będzie jej pilnował, to jest szansa, że unikniemy właśnie tych negatywnych skutków, a wyniki też będą pozytywne i doprowadzi to na podium. No bo ta niska masa, no to jest warunek sine qua non, się wydaje. No, ciężki skoczek, potężny, raczej nie ma szans poszybować i polecieć, ale, i daleko wylądować. Ale oczywiście, że tak, ale jest mnóstwo dyscyplin, które kierują się właśnie, czy wyznacznikiem, żeby w nich startować, jest niska masa ciała. Baletnice również, tak, łyżwiarki figurowe, również tutaj ta masa ciała jest istotna, jeśli partner ma ją unosić w tym momencie, czy wręcz wyrzucać, podrzucać. Także ale już łyżwiarstwo szybkie, mogą sobie zawodnicy pozwolić na nieco więcej. Oczywiście, że tak, nawet powinni na nieco więcej, ponieważ to są wysiłki sprinterskie, można powiedzieć. W niektórych przypadkach są to bardzo krótkie wysiłki i tam odpowiednia dieta stanowi absolutną podstawę. Ta energia musi być zgromadzona w glikogenie mięśniowym i wówczas zawodnicy ją wykorzystują właśnie przy tych krótkich, intensywnych wysiłkach. Zgromadzona, czyli rozumiem, dieta długotrwała, to nie tak, że bomba kaloryczna tuż przed startem, bo to nic nie da. Absolutnie, może więc wręcz zaszkodzić, ponieważ obciąży wtedy układ trawienny, obciąży cały organizm, taki zawodnik będzie wręcz rozleniwiony. Z pełnym brzuszkiem się nie pobiegnie. Absolutnie, zwłaszcza, że to jest też kwestia krwi, która powinna być wtedy w pracujących mięśniach i tam powinna być skumulowana w 90% i tak się dzieje, a nie w układzie trawiennym. Wtedy stąd mogą się pojawiać jakieś problemy żołądkowo-jelitowe, kolki, wzdęcia i mnóstwo innych komplikacji. A pani ma doświadczenie w układaniu takich optymalnych diet dla mistrzów świata i olimpijczyków. Komu pani ułożyła taką dietę? Znaczy, jest to tajemnica zawodowa, natomiast są to wytrzymałościowcy głównie, są to też sztuki walki, z tymi mężczyznami głównie pracuję, ale są to też kobiety, biegaczki z czołówki światowej, także to jest, no mówię, ich tajemnica, tak jak lekarza, tak tutaj, natomiast praca z takimi osobnikami jest ciekawa i fajnie, że oni przychodzą, ponieważ bardzo często jest tak, że to trenerzy próbują sami pomagać zawodnikom, że nie ma tych specjalistów w sztabach szkoleniowych, a szkoda. To jest naukowa, ścisła wiedza, która pomaga, tak naprawdę pomaga, jest takim dodatkowym, czy głównym nawet wsparciem w pewnych momentach. Bardzo, ponieważ w pewnych momentach jest tak, że 60% to jest dobra dieta, a 40% optymalny trening. Także to są bardzo ważne elementy, które powinny się uzupełniać i te osoby, które pracują z danym zawodnikiem, powinny tą wiedzę uzupełniać, a nie być alfą i omegą jedna osoba. No to przykładową dietę, przykładowe menu na przykład dla Justyny Kowalczyk. Golonka na śniadanie. Czy to tak jak w przypadku biegaczy, takich biegaczy nienarciarskich, z moich doświadczeń, czyli makaronik przed tam poważniejszymi wysiłkami, to także by się sprawdziło? Tak, oczywiście, na pewno się makaron sprawdzi, przy czym trzeba wziąć pod uwagę też temperaturę otoczenia, bo nasz organizm inaczej się będzie zachowywał w temperaturze plus 20, a inaczej w minus 20, prawda? Więc te pokłady energetyczne muszą być wyższe. Biorąc pod uwagę, jest ten problem, że na dole plus 20, na górze minus 6, 8. Tak, dokładnie, więc te różnice temperatur też nie będą obojętne dla organizmu, natomiast trzeba się na to przygotować wcześniej energetycznie, czyli no, Kowalczyk to jest 5-6 tysięcy kilokalorii, więc to są średnio 3 razy więcej niż przeciętna kobieta przyjmuje, prawda? A niech pani powie, czy jak już pani układa taką dietę, to oni się bardzo burzą? I sportowcy? Nie burzą się. To są zdyscyplinowani ludzie, wierzą w to, że to tak musi być? Że to im pomoże. Wierzą, bo zazwyczaj przychodzą w ostateczności, niestety. Czyli widzą, że mogliby jeszcze coś osiągnąć i szukają pomysłu na siebie, co jeszcze mogą zrobić, bo mają już najlepszy sprzęt, najlepszy sztab szkoleniowy i wtedy przypomina się, że może warto jeszcze skonsultować dietę plus ewentualnie suplementy, o których pan tutaj wspominał, bo one się bardzo przydają. Ale suplementy. To jest na granicy dopingu? Czy, nie, suplementy diety możemy kupić też w aptece. Są to witaminy, mikro, makro, minerały, które naprawdę wspomagają, ponieważ zapotrzebowanie osób aktywnych fizycznie jest zdecydowanie wyższe, czasami 5-10-krotnie niż przeciętnej osoby. No, więc takie przyjmowane w tabletkach musujących rzeczywiście respirują do organizmu tak jak trzeba? Bo no, te w musujących, ponieważ trzeba brać pod uwagę też przyswajalność przez organizm tych suplementów i nie faszerować się tym bez sensu, bo możliwości naszego organizmu są ograniczone. Nie możemy przyjmować w jednej dawce 1000 mg witaminy C, bo organizm tego nie przyswoi. Lepiej podzielić to na kilka dawek, bo tyle faktycznie może być zapotrzebowanie osoby aktywnej fizycznie, gdzie przeciętnego Kowalskiego to jest 70 mg, jemu to wystarczy. Aktywna osoba nawet 1000 mg na dobę i owszem, ale w mniejszych dawkach dzielonych, żeby ten organizm mógł to wykorzystać. Ale to nie tylko witamina, ale także kontrola stanu mięśni, stanu stawów, to także za pomocą preparatów takich
takich no, farma czy parafarmaceutycznych także jest regulowane, prawda? Oczywiście. Oczywiście, czy tak, to tak jak mówię, to są suplementy, które nam pomagają. Niektórzy mówią, kiedyś tego nie było i też były wyniki w sporcie, ale proszę zobaczyć, że przekraczane są te ludzkie możliwości. Właściwie te rekordy są bite cały czas, prawda? Czasem pada pytanie, kiedy to się skończy, że tych rekordów w sporcie już nie będzie. Zobaczymy jak to dalej będzie szło, ta ciach technologia. Ciach albo czekoladka dopuszczalne, czy nie bardzo? W niektórych przypadkach dopuszczalne. Czekolada gorzka jak najbardziej może się pojawić. Tak wspomniana wcześniej Justyna Kowalczyk kiedyś konsumowała nawet 3 tabliczki czekolady. Proszę teraz bardzo. Ogranicza się to do jednej. A ciacho, proszę pani, nie. Justyna Mizera, dietetyk sportowy, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.